Paweł napisał, gdyby nie zmartwychwstanie, próżna by była nasza wiara, próżne by było nasze szukanie Boga. Niech z naszych serc płynie dzisiaj wdzięczność za dar pustego grobu. Za wszystkie grzechy zaniedbania przepraszajmy teraz miłosiernego Pana. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziało w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał głosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Niech święto Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze.
opat do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwa jazdę, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dokąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Byliśmy świadkami zmartwychwstania. Byliśmy świadkami światła Chrystusa, które przepięknie w ciemnej świątyni w postaci paschalu rozświetlało pomroki tego Kościoła. Wczorajszej nocy nabyliśmy prawo do posiadania nadziei. Aby mieć nadzieję, bo święta Wielkiej Nocy to są właśnie święta, które dają nam, ludziom, nadzieję. Nadzieję na to, że jest coś więcej jeszcze na tym świecie niż tylko materia i tylko to życie, które przecież jest bardzo krótkie i szybko ulatuje. Wczorajszej nocy, dzięki zmartwychwstaniu Pańskiemu, mamy dostęp do wiecznego życia i mamy pewność, że nasi bliscy zmarli, którzy są już po tamtej stronie, dla których jest już wszystko jasne, którzy nie lękają się żadnej sprawy i żadnej epidemii tego świata, wpatrują się w tego samego Chrystusa, w którego my, dzięki łasce Bożej, możemy wpatrywać się w czasie Eucharystii. A dzisiaj jesteśmy już świadkami pustego grobu, jak słyszeliśmy w przekazie ewangelicznym świętego Jana. Niecodziennym wydarzeniem jest to, że bazylika pustego grobu i zmartwychwstania w Ziemi Świętej w Jerozolimie jest dzisiaj zamknięta. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1349 roku, kiedy Europę niszczyła epidemia dżumy. W tym czasie w Europie zginęło prawie 60% populacji, a na całym świecie szacuje się, że nawet więcej niż 100 milionów ludzi zostało zabitych, zgładzonych przez epidemię dżumy. Europa 150 lat odradzała się po tej stracie. Mimo wszystko i wtedy Chrystus zmartwychwstał. Mimo zamkniętych drzwi bazyliki grobu i zmartwychwstania Pańskiego. I wtedy Chrystus przeszedł skalne mury. I wtedy Chrystus stanął jako zwycięzca z chorągwią w ręku. Dzisiaj nie jest inaczej, moi drodzy. Dzisiaj Chrystus tak samo zmartwychwstał. I my jesteśmy tego świadkami. Święty Paweł w jednym ze swoich wyznań wiary, które zawarte jest w liście do Koryntian, nazwane jest zresztą ono kredem korynckim, pisząc o zmartwychwstaniu, używa wprowadzającego słowa, które po grecku brzmi egegertai. Jest to słowo wprowadzające do anastazis, czyli zmartwychwstania. To słowo egegertai wskazuje na czas przeszły, ale dokonany, czas perfektu,
który to sprawia, że zmartwychwstanie miało miejsce kiedyś, ale jego skutki trwają do dzisiejszego dnia, tak jakby to zmartwychwstanie cały czas odnawiało się. Święty Paweł nie miał wtedy jeszcze pełnego pojęcia o tym, czym jest Eucharystia. Przecież w Eucharystii dokonuje się za każdym razem zmartwychwstanie. Przecież każda msza święta w niedzielę, w Dzień Pański, jest pamiątką tego samego zmartwychwstania, które my dzisiaj w sposób uroczysty pielęgnujemy, a rozpoczęliśmy je wczorajszą mszą świętą w Wigilii Paschalnej. Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą wiary w Chrystusa. Tylko dzięki wierze w zmartwychwstanie i przyjęciu tego zmartwychwstania będziemy w stanie przeżyć ten trudny czas. Dzięki zmartwychwstaniu, nie dzięki zapewnieniom takich czy innych władz, będziemy w stanie pokonać lęk, który się gdzieś rodzi w sercach naszych i w naszych umysłach. Tylko dzięki zmartwychwstaniu greckie słowa egegertai anastasis będą mogły być kiedyś naszym udziałem. Bo przecież Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, a my za nim. Wyznajmy teraz naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Stąpił z nieba i zasnął do świętego. Ukrzyżowanie również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmił Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. W tym wspaniałym dniu, kiedy Chrystus ofiarowany jako nasza Pascha powstał z martwych i rzucił światło na życie i nieśmiertelność, prosił Pana o udział wielkanocnej radości dla wszystkich. Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby z odwagą głosili światu radosną nowinę o zmartwychwstaniu Zbawiciela i byli Jego wiernymi świadkami. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módl się za przyjmujących chrzest, aby przeszli przez życie ze światłem wiary i wytrwali w nadziei życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módl się za pojednanych z Bogiem przez sakrament pokuty, aby zmartwychwstały był zawsze ich drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój i bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny, aby żadne przeciwności nie odwróciły jej synów od życia wierności Chrystusowi oraz postępowania w prawdzie i sprawiedliwości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych w czasie tej Eucharystii za świętej pamięci Henrykę i Pawła, aby zanurzeni przez chrzest w śmierci Chrystusa uczestniczyli w owocach Jego zmartwychwstania, które wyznawali swoim życiem.
Ciebie prosimy. Odnowili w sobie łaskę Chrztu Świętego i według niej żyli. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Niech całe stworzenie wywyższa Ciebie, Panie, za dzieło odkupienia, a wszyscy, których z ufnością polecamy, niech czerpią razem z nami z obfitości łask płynących z tajemnicy paschalnej. Tobie chwała na wieki wieków. Chrystus zmartwychwstał jest, na naszym mandacie jest, już mamy zmartwychwstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja. Leżaczy Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości, składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi, przez Chrystusa Pana naszego. Zastępu,
skończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, byś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Piotrem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa i ze czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba i Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sekstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otacza nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie przede wszystkim za tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie Boga, swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Chleb święty życia wiecznego i kielu wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego,
abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, o świętej pamięci Henryce i Pawle, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości i światłości pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami. Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacem, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do jej grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem w rodzinie, a
abyś przyszedł do mnie, aby powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Widzisz w niebie.
Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wczorajszej nocy zmartwychwstania Pańskiego nabyliśmy prawo do nadziei. Niech ta nadzieja przenika nasze serca. Niech nam towarzyszy, abyśmy nie zagasili ducha, którego Chrystus rozpalił w nas po raz pierwszy w czasie Chrztu Świętego, w czasie którego otrzymaliśmy obietnicę wiecznego życia i została ona potwierdzona męką, śmiercią i chwalebnym zmartwychwstaniem Chrystusa. W tej nadziei, której każdemu z Was i każdej życzę, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami.